Jeszcze przez tydzień Opolanie mogą zgłaszać swoje projekty i pomysły do budżetu obywatelskiego na 2021 rok. To już 7. edycja budżetu, o której porozmawiamy z naczelnikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego, panią Dorotą Piechowicz-Witoń. Dzień dobry. Dzień dobry. W puli budżetu obywatelskiego na 2021 rok jest blisko 6 milionów złotych. Jest zatem o co zabiegać i będzie za co realizować pomysły. Jakie projekty Opolanie mogą zgłaszać do budżetu? Projektem może być każdy pomysł, który sprzyja rozwojowi miasta i zaspokaja potrzeby mieszkańców, czyli mamy tutaj bardzo szeroką gamę. Mieszkańcy składają projekty o tematyce i sportowej i bardzo wiele jest projektów, które dotyczą spędzenia czasu wolnego, rekreacji, miejsca wypoczynku. Bardzo różne projekty, tak jak różnorodni są mieszkańcy Opola, czyli wszystko, co sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu, rozwojowi miasta, też rozwojowi takiej infrastruktury, ponieważ możliwe są projekty inwestycyjne. Wszystko to zmieści się w budżecie obywatelskim, a pula rzeczywiście rekordowa, blisko 6 milionów złotych. Po 6 edycjach doświadczenia budżetu obywatelskiego, jakie pomysły zwykle wygrywają i zyskują najwięcej głosów? Można je rzeczywiście podzielić na te typowo inwestycyjne, tak zwane twarde projekty, czyli wszelkiego rodzaju inwestycje, remonty, przebudowy, tematyka związana z drogami, chodnikami, oświetleniami, ale w tym takim temacie spędzania czasu wolnego króluje sport, architektura sportowa, miejsca wypoczynku i rzeczywiście rekreacji, czyli wszelkiego rodzaju place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, nasadzenia drzew, tematyka ekologiczna, ścieżki rowerowe. To są tematy, które rzeczywiście od poprzednich kilku edycji cieszą się bardzo dużą popularnością i to na etapie składania wniosków i na etapie głosowania. A czym kierują się mieszkańcy, którzy właśnie wpadają na jakieś pomysły, tak z punktu widzenia organizatora budżetu obywatelskiego? Czy to jest tak, że patrzy to, co jest mi najbliżej, czy jednak rzeczywiście patrzymy o to, czego potrzebuje nasza dzielnica? Rzeczywiście patrzymy najczęściej na to, czego nam brakuje w bliskim otoczeniu. Stworzenie tych rejonów budżetu obywatelskiego odpowiadających dzielnicom miasta Opola sprzyja takiej lokalizacji bliskiej pomysłów, czyli faktycznie ta dyskusja dzielnicowa wpływa na to, że projekty odzwierciedlają to, czego potrzebują mieszkańcy danej dzielnicy. Pamiętajmy jednak, że cały czas jest pula projektów ogólnomiejskich. Tutaj już mamy pomysły związane z całym miastem, ale każdy projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego powinien mieć ten charakter ogólnej dostępności, otwartości dla mieszkańców, niezależnie w jakiej części miasta mieszkają. W tym roku wnioski można zgłaszać wyłącznie online. Jak należy to zrobić? Bo to nie tylko kwestia zarejestrowania się i zgłoszenia pomysłu, ale także trzeba zyskać poparcie określone. Tak, to prawda. Wnioski składamy za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej www.bo.opole.pl. Mieszkańcy już przetestowali tą platformę w poprzedniej edycji. Platforma jest bardzo prosta i intuicyjna. Jest takim przyjacielem mieszkańca, ponieważ nie pozwala przejść do kolejnego kroku, jeżeli nie wypełnimy danego pola wymaganego, obligatoryjnego, więc podpowiada, jest bardzo rzeczywiście prosta. Sprzyja też sposobowi zbierania podpisów, bo te 20 podpisów pod wnioskiem zbierane są również za pośrednictwem platformy, czyli wniosek, jeżeli pojawia się już na platformie, od razu widnieje informacja, ile osób już go poparło i ile mieszkańców może go jeszcze poprzeć, żeby uzyskać to minimum 20 głosów. Oczywiście może poprzeć wniosek większa liczba mieszkańców, ale 20 to jest ta liczba minimalna wymagana zgodnie z regulaminem. Budżet obywatelski jest narzędziem obywatelskim, myślę, że tak możemy powiedzieć, bo jest to część z budżetu miasta, którą mieszkańcy mogą zadysponować zgodnie ze swoimi potrzebami czy pomysłami. Czy jest to rzeczywiście popularne narzędzie wśród mieszkańców? Tak, i część budżetu, na którą mieszkańcy mają 100% wpływu od pierwszego do ostatniego kroku. I budżet obywatelski w Opolu jest bardzo popularny. Właściwie my mówimy tak w kuluarach o tym, że to mieszkańcy motywują nas do jak najszybszego ogłoszenia kolejnej edycji, dopytują, kiedy to się stanie. Pierwszy budżet obywatelski był realizowany w Opolu w 2015 roku i rzeczywiście z roku na rok to zainteresowanie było coraz większe. Mieszkańcy też chętnie sygnalizowali nam różne pomysły na zmianę zasad, regulaminu, więc ta ewaluacja jest bardzo ważna. I przede wszystkim budżet obywatelski ma taki dodatkowy walor. On
uczy miasta, uczy mieszkańców zarządzania miastem, sprawia, że mieszkańcy wczuwają się w te buty zarządzających, prezydenta, radnych, czują, jak trudno jest też podjąć decyzję, który pomysł, które zadanie jest priorytetowe, który być może warto odłożyć w czasie, jak szacować koszty. Jest to bardzo ważny efekt dodany, ponieważ tak naprawdę rosną nam eksperci, rozwijają się eksperci wśród mieszkańców i rozwija się też takie rozumienie, jak trudno jest zarządzać dużym budżetem całego miasta. Budżet obywatelski to jest 0,5% finansowego sprawozdania za poprzedni rok, więc to też rzeczywiście bardzo edukacyjny walor, jeśli chodzi o zarządzanie finansami. Tak jak powiedziałyśmy już, pula budżetu obywatelskiego na 2021 rok to prawie 6 milionów złotych. Czy to dużo, czy mało w porównaniu z innymi miastami? I czy rzeczywiście sam budżet obywatelski jest popularnym rozwiązaniem w wielu miastach? Jest to popularne rozwiązanie w Polsce. Pierwszy budżet obywatelski czy partycypacyjny, bo rzeczywiście nazwy są różne, został przeprowadzony w 2011 roku w Sopocie. I później po Sopocie rzeczywiście kolejne miasta, kolejne miejscowości, ale też bardzo małe gminy, bardzo małe miejscowości angażowały się w taki sposób komunikacji z mieszkańcami. I jeśli chodzi o kwoty, to rzeczywiście z każdym rokiem te kwoty w poszczególnych miejscach rosły. Teraz można powiedzieć, że są to kwoty optymalne, bo one są związane z zasadami ustawowymi. Miasta na prawach powiatu budżet obywatelski mają wpisane w ustawę, to jest obowiązkowy mechanizm partycypacji i komunikacji z mieszkańcami. I ta kwota minimalna jest również ustalona, więc ona zależy tak naprawdę od budżetu danego samorządu, danej gminy. Mówimy o budżecie obywatelskim na 2021 rok, natomiast teraz w tym roku są realizowane zadania, które wygrały w edycji 2020. Przypomnijmy, wśród nich były na przykład ścieżki rowerowe, czy też butelkomaty, które mają pojawić się w mieście. Na jakim etapie jest realizacja tych zadań? Bo chyba są pewne przesunięcia związane z pandemią. To prawda, rzeczywiście część zadań może okazać się, że będzie kończona realizacja w 2021 roku, natomiast ponad 20 zadań jest realizowanych w tym roku. One są na różnym etapie realizacji w zależności od specyfiki projektu. Większość projektów jest na etapie albo tworzenia dokumentacji technicznej, specyfikacji, albo już ogłaszanych przetargów. Jeśli chodzi rzeczywiście o te projekty rowerowe, to tutaj część przetargów jest już ogłoszona, czyli wydziały merytoryczne szukają realizatorów. Jeśli chodzi o ten wspomniany projekt, zresztą bardzo ciekawy i też mieszkańcy dopytują o butelkomaty, tutaj też jest przygotowywana specyfikacja techniczna i specyfikacja związana z tymi bonusami dla mieszkańców. To też bardzo, bardzo odpowiedzialne zadanie i ciekawy projekt. Bolko też kąpielisko, tu ciekawe miejsce, myślę, ze względu na wakacje. Tam też już znacząca część prac jest wykonana. Miejsce takiej rekreacji dla rodziców, dla dzieci, specjalna wiata dla rowerzystów, dla morsów. Te wszystkie pomysły pokazują, jak mieszkańcy Opola rozwijają się też pod kątem właśnie spędzenia czasu wolnego, dbania o zdrowie, edukacji. Pokazuje budżet obywatelski marzenia mieszkańców Opola, ale też ich konkretne potrzeby i też pokazuje, jak bardzo mieszkańcy są skupieni, są profesjonalni, bo szukają pomysłów nie tylko w Polsce, w innych miejscowościach, ale też na świecie, stąd często w budżecie obywatelskim pojawiają nam się takie projekty, które gdzieś pojawiły się w zupełnie innych krajach i sprawdzają się tam, a mieszkańcy Opola są rzeczywiście kreatywni i duch tej kreatywności jest w budżecie obywatelskim. To już tak na koniec wspomnijmy o ważnych datach, o których trzeba pamiętać. Do 22 lipca można zgłaszać zadania, natomiast kiedy rozpocznie się opiniowanie i kiedy ruszy głosowanie na projekty? Tak naprawdę etap opiniowania już trwa, ta opinia formalna, natomiast merytoryczna rozpocznie się tuż po zamknięciu linii, nazwijmy to, internetowych. Głosowanie w październiku od 13 do 27 października. Tradycyjnie głosujemy jesienią. Też dlatego, że wtedy już rusza środowisko świat akademicki. Studenci też bardzo, bardzo chętnie uczestniczą w budżecie obywatelskim i na etapie składania wniosków daje im również internetowy mechanizm taką możliwość.
a październik to też taki czas, kiedy łatwiej właśnie promować, przekonywać, stąd głosowanie w październiku i już serdecznie Państwa do tego głosowania zachęcamy. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo.